Dobry. Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, i Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżam Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl. Łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest dr Dominik Hej, założyciel serwisu.hu oraz autor książki Węgry na nowo: Jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Węgry weszły w nowy rok nieco uboższe. Komisja Europejska zablokowała w sumie 12 miliardów euro, z czego oczywiście połowa to jest fundusz odbudowy związany z COVID-em, natomiast zablokowała też 6 miliardów funduszy na różnego rodzaju programy, w tym, co jest najbardziej istotne dla naszej rozmowy, na program Erasmus. Budapeszt zapowiedział, że zwróci się z tą sprawą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, ale to dopiero przed nami. Zacznijmy od tego, co się stało, skąd ta decyzja i jak to wpływa na sam program Erasmus na Węgrzech. Odwrócę odpowiedź na to pytanie, czyli powiem, że nie będzie wpływało o tyle, przynajmniej jeśli uwierzymy w to, co mówi czy deklaruje węgierski rząd, dlatego, że będzie ufundowane własne stypendium, które będzie miało ewentualnie środki z Erasmus Plus zastąpić. Żeby to osadzić mniej więcej w realiach, o czym zechciałeś powiedzieć, grudzień był dla Węgier o tyle ważny, że udało się wreszcie uzyskać odblokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy. Węgry były ostatnim państwem, które miało przyjęte KPO, a jednocześnie ustanowić. Jak przynajmniej twierdzi administracja w Brukseli, bardzo szczegółowe i trudne kamienie milowe, które umożliwią odblokowanie pieniędzy. No i druga rzecz, czyli fundusze spójności. Faktycznie podjęto decyzję o tym, że ponieważ w ramach mechanizmu warunkowości, mechanizmu, który został wymyślony przy okazji KPO, żeby chronić wydatkowanie środków unijnych, gdzie to się często miesza tylko pozwolę sobie wprowadzić między praworządnością a warunkowością. Ja bym używał cały czas terminologii warunkowość, bo praworządność może się kojarzyć ze słowetnym artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Warunkowość polega na tym, że interesuje nas wymiar na przykład wyłącznie w kwestii wydatkowania unijnych pieniędzy. Hmm. Węgry miały w Unii Europejskiej mają jeden z największych, o ile nie największych problemów z transparentnością wydatkowania środków unijnych, czyli najprościej rzecz ujmując, pewne grup oligarchów, które powstały wokół rządu, po prostu zarabiają na unijnych funduszach. No i przyszedł tego w pewnym momencie kres i faktycznie w grudniu Podjęto na Radzie KOREPER, czyli ministrów finansów Rady Unii Europejskiej, taką decyzję, która miała między innymi wskazywać na to, że jeżeli w ciągu dwóch lat Węgry nie rozwiążą swoich problemów, no to zostanie im zawieszone kilka miliardów euro. No i później mamy początek bieżącego roku, tekst w jedynej nierządowej gazecie na Węgrzech, czyli w Nipsowo, która donosi, że komisarze europejscy pod koniec grudnia, czyli przez tyle czasu węgierskie władze nic nie powiedziały, wysłały informację do Budapesztu, zgodnie z którą będą zablokowane pieniądze na dwa programy. Erasmus+, Plus to jest pierwszy i drugi też akademicki Horyzont, to jest ten, który z kolei finansuje badania. I teraz, żeby tylko wskazać, zanim pewnie pogadamy o tym, dlaczego właściwie zawieszono te pieniądze, tylko z racji statystyk, które dla mnie też były ciekawe, jak zacząłem pisać o tym Temacie. Ja pisałeś dla dziennika Gazety Prawnej. Tak, to my, prawda. No? Spróbując to usystematyzować, o co chodzi, sięgnąłem do statystyk tak, polskich, żeby pokazać, jak Węgry są popularne wśród polskich studentów i polskich pracowników naukowych, a także ilu Węgrów korzysta z Erasmus. Bo pamiętajmy, że to jest program dedykowany tak studentom, jak i pracownikom naukowym, którzy mogą sobie w ramach Erasmusa wyjeżdżać do innych państw. I żeby tylko przytoczyć, na Węgry przyjechało w latach 2017-2021 16 tysięcy pracowników naukowych i ponad 61 tysięcy studentów, natomiast z Węgier na inne uczelnie wyjechało 23 tysiące pracowników naukowych i 52 tysiące studentów. Natomiast jeżeli mówimy o Polsce, czy jako ciekawostkę, to w latach 2014-20, bo nie ma innych statystyk, hmm. na Węgry pojechało 1707 studentów. Natomiast Polskę z kolei odwiedziło tam nieco ponad 1000 węgierskich studentów. I teraz żeby pokazać to jest skala mniej więcej 40 milionów euro, która była adresowana jeszcze na widać, Erasmus. Wydaje widać, tylko w słowo dodajmy jeszcze dla osób, które nas słuchają, że program Erasmus rozpoczął się w 1987 i trochę ponad 10 milionów osób jak do tej pory z niego skończyłem korzystało, tylko pamiętajmy, że oczywiście w tych pierwszych latach chodziło tylko o te kraje unijne, które z oczywiście. czasem się powiększały, więc na początku na przykład Polska i Węgry nie miały dostępu do tej wymiany, ale kiedy po 2004 roku tak się już stało, że mogliśmy wyjeżdżać, to. Masowo nagle... ruszyliśmy. Masowo ruszyliśmy. Ja też jestem byłym studentem Erasmusa, mam też znajomych, którzy zrobili Erasmusa m.in. w Budapeszcie, Jasne. dlatego ten temat jest też dla mnie poruszający. Ale wróćmy do właśnie samego Erasmusa na Węgrzech. To tylko jeszcze w ramach tego podsumowania, czyli mam mniej więcej 40 milionów euro, hmm. które. Komisja Europejska przeznaczała na Erasmusa na Węgry, no i pojawiła się wiadomość, że po 15 grudnia 2022 roku, czyli po posiedzeniu tej Rady Unii Europejskiej, Węgry nie będą mogły składać projektów, grantów po tym terminie. On realnie będzie dotyczył nie bieżącego roku akademickiego 22-23, mhm. tylko dopiero tak naprawdę 24-25. Natomiast co ciekawe, i o tym też nie wiedziałem, że termin składania na tyle naprzód dokumentów minie w marcu. W związku z tym, tak naprawdę czasu jest bardzo niewiele. Minie w marcu, ale z tego co wiedziałem, to chyba też Komisja Europejska stwierdziła, że obowiązuje zakaz. Podpisywania jakichkolwiek dokumentów po 15 grudnia, czyli tak. po tym spotkaniu, o którym wspominałeś, prawda? Tak. Czyli po 15 grudnia, już do tego marca Węgrzy nie mogą realizować żadnych nowych umów. Znaczy z nowych, tak. Natomiast właśnie pamiętajmy, że bieżące mogą być realizowane. Dlaczego no na to zwracam uwagę? Dlatego, że jeszcze tego samego dnia, w którym nips opublikowała ten tekst, poszczególne. Uczelnie węgierskie wydały takie okulniki wewnętrzne, tak to nazwijmy, w których informowały głównie zagranicznych studentów, że nic im nie grozi, mogą dalej być na tych stypendiach, tak samo jak Węgrom w innych państwach, nic złego się nie wydarzy. No a rząd wypuścił komunikat z jednej strony, o którym zechciałeś wspomnieć, czyli, że będzie podzew do TSUE prawdopodobnie, ale też od razu deklaracji, że węgierskie władze same ufundują po prostu to stypendium. Zaraz wrócimy w ogóle do fundowania nauki przez Węgry, ale przez chwilę chciałbym porozmawiać jeszcze o samym tym Erasmusie, bo Budapeszt. Co roku figuruje na tej liście najpopularniejszych miast europejskich dla studentów zagranicznych. Oczywiście na szczycie jest Hiszpania, później Włochy i tak dalej, ale zaskakująco dużo osób ten Budapeszt w dalszym ciągu wybiera. Zresztą studentów z tych wspomnianych krajów, prawda? Bardzo dużo Hiszpanów, bardzo dużo Włochów tam jeździ. Jak to wpłynęło? Na Węgry jako takie, bądź w szczególności właśnie na węgierską stolicę, bo wyobrażam sobie, że jednak w praktyce teraz musy, jak się popularnie mówi, na tak. studentów wyjeżdżających w ramach tej wymiany, jednak zostają w węgierskiej stolicy. Przez te wszystkie lata, w jaki sposób wpłynęło to na miasto, bo rozmawiamy akurat w Warszawie. Ja pamiętam Warszawę sprzed przystąpienia do Unii Europejskiej i po i ta fala ludzi, która tu zaczęła przyjeżdżać, moim zdaniem bardzo mocno wpłynęła na polską stolicę i bardzo mocno ją zmieniła. Międzynarodowi, międzynarodowiła dokładnie. Wydaje mi się, że to by się dało zauważyć na Węgrzech i to na dużą skalę. Temu pomagają też budapesztański ogromny festiwal SIGET, który się odbywa i który sprawia, że Budapeszt staje się jeszcze bardziej międzynarodowy, już nie tylko ograniczając się do Unii Europejskiej. Natomiast jakby mówiąc o Erasmusie, warto jest pamiętać, że jeżeli ktoś jeździ na Węgrę, no to zdecydowana większość do Budapesztu. Drugie miejsce to jest Debrecen, gdzie sporo ludzi uczy się na przykład języka węgierskiego. Są letnie uniwersytety w Debreczynie, też po części współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, więc... Nie Niewątpliwie umiędzynarodowiło to naukę. Natomiast jednocześnie warto jest spojrzeć i takie zastrzeżenie poczynić, że Budapeszt to jest oderwana część Węgier. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że Budapeszt jest miastem, które jest od początku kosmopolityczne, które zawsze było otwarte na inną kulturę, też na tolerancję, też na tle seksualności. W związku z tym, jeżeli patrzy. Się na Węgry, które są po części nietolerancyjne. Mówimy od strony ustawowej, oczywiście, bo można by było długo rozmawiać o badaniach opinii publicznej, które nic nie mają wspólnego z tym, co proponuje rząd. Natomiast widać wówczas, że państwo rządzone zawsze przez opozycję, poza jednym krótkim epizodem, gdzie rządził już Wantarlos z Fidesu, ale teraz rządzi Gergę Koraczań, żartując Grzegorz Bożonarodzeniowy, bo można by było to tak przetłumaczyć, dość znana postać, w którym wielu pokładało nadzieję, że on doprowadzi do tego, że Fides przegra wybory no to jest to miejsce zupełnie inne. I to, jak słyszy się, po pierwsze mieszających się studentów, oczywiście z Erasmusa, z drugiej strony turystów, których niezwykle duża liczba odwiedza Budapeszt, który wciąż jest popularniejszy od Warszawy. Nie no. zawsze to rozumiem, ale faktycznie jest ciekawe, jeżeli szczególnie wyjedziemy poza, poza centrum. Wydaje mi się, bo też tylko wtrącę, że może mieć na to wpływ to, że przez jakiś czas było promowane taki trójkąt turystyczny. Wiedeń, Budapeszt, Praga. I tak. to może być część też tego, że faktycznie tym koleją bardzo Szybko dojedziesz pomiędzy tymi trzema miastami. Statki pływają Dunajem. Statki pływają Dunajem, więc tak. to też może mieć na to wpływ, no, żeby dostać się jednak z Wiednia czy nawet z Pragi do Warszawy. To trochę zajmuje wiem, bo czasami bywam w Pradze i to jest jednak w dalszym ciągu trochę wyprawa. To prawda, aczkolwiek wielokrotnie w ostatnim czasie słuchałem o tym, że Budapeszt podupada. Jest coś w tym, że Warszawa się nie zatrzymuje w swoim rozwoju i to bardzo widać. Tak, to widzę, Natomiast Budapeszt zaczął się w pewnym momencie cofać. I Większość inwestycji, ale to musielibyśmy wchodzić w struktury samorządowe, hmm. które są realizowane teraz na Węgrzech. Tam jest nieustający spór między władzą samorządową a centralną. Władza samorządowa wykonuje decyzje, które władza centralna uważa za złośliwe i odwrotnie, więc most, na przykład łańcuchowy, najbardziej znany w Budapeszcie, remontował samorząd, ale cały zamek buduje już rząd. Rząd chce na części terytorium ograniczyć kompetencje samorządu, no i to jest taka wzajemna przepychanka. Hmm. Natomiast jednocześnie jako Ciekawostka jeszcze dodając, wiele inwestycji realizowanych obecnie, w tym głównie rządowych, czy właściwie wyłącznie rządowych, jest tak ingerująca w tkankę miejską, że UNESCO na przykład mówiło, że po prostu podejmie decyzję o wyrzuceniu Budapesztu z listy najpiękniejszych miast. Tam chodziło o dwie rzeczy, z jednej strony model przebudowy wzgórza zamkowego, z drugiej strony budowę. Mówiąc kolokwialnie, od czapy nagle nowego wieżowca w Budapeszcie, który widać niemal z każdego miejsca, to jest wieża koncernu paliwowego Mol, która po prostu powstała. Pewnie kiedyś się dowiemy dlaczego i jak, ale jest. Okay. Zostawmy sam Budapeszt sam w sobie, wróćmy do spraw już ogólnonarodowych. Uh -huh. Te sankcje nałożone m.in. na program Erasmus nakładają się na inny dość duży spór w samych Węgrzech, pomiędzy też zresztą rządem węgierskim a Unią Europejską, w świecie akademickim. Znaczna część uczelni wyższych publicznych przeszła pod zarząd fundacji. Nie podlegają już bezpośrednio pod władze państwowe. W zasadzie zostało tylko pięć uniwersytetów, tak. które jeszcze tego nie zrobiły, ale nie wiadomo, czy nie zrobią tego za jakiś czas, do czego na pewno jeszcze dojdziemy. Więc wyjaśnimy o co chodzi z tą zmianą. Ona jest stosunkowo świeża. Kwiecień 2021 to jest ustawa, która to umożliwiła, natomiast przez ostatnie dwa lata faktycznie kolejne uczelnie. Poszły w tą stronę. Więc o co chodzi z tymi fundacjami? W kwietniu 2021 roku węgierski parlament podjął decyzję o tym, żeby zmienić sposób zarządzania uczelniami wyższymi. W związku z tym w dużym uproszczeniu, oczywiście, ale właścicielami ruchomości, nieruchomości, budynków i wszystkiego, co jest związane z uczelniami, przestało być państwo, a zostały fundacje powołane ustawą. To są fundacje, które mają oczywiście osobowość prawną. Skład osobowy tylko za pierwszym razem wybierał. Rząd, właściwie parlament. Natomiast później, co robi fundacja? Formalnie. Miało to zagwarantować autonomię nauki, jest całkowicie niezależna od woli państwa. Państwo sprawuje nadzór, który moglibyśmy porównać w Polsce do polskiej komisji akredytacyjnej, państwowej podaj, czyli nadzór merytoryczny, tak hmm. to określmy. Natomiast to, kto jest dziekanem, kto jest rektorem, jaka jest strategia uczelni, czy brać kredyty, czy nie, to wszystko spadło na barki tych fundacji, w skład których weszli nie tylko naukowcy, a raczej głównie nienaukowcy, ale politycy, w tym Fidesów, w tym KDP, czyli chrześcijańsko-demokratyczny, Krytycznej Partii Ludowej, a także członkowie rządu. Bo wstawiając jako anegdotę, jeszcze zabawniejszą, że autentyczną, rzecznik rządu tłumacząc spór z Brukselą powiedział, że ale komisja nie mówiła, że członkowie rządu nie mogą być w tych fundacjach. Ja nie wiem zupełnie szczerze, bo trudno ustalić, czy oni dostają pieniądze ze swoją pracę. Natomiast, żeby tylko pokazać, na przykład na odpowiedniku polskiego SGGW, czyli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Odpowiednik węgierski ma z jednej strony budynki, z drugiej strony ma nie wiem, komputery, wyposażenie sal, ale jeszcze ma lasy i grunty rolne. I to wszystko stało się we władaniu takiej fundacji, w skład której wchodzą członkowie rządu. Jeszcze są też udziały niematerialne, prawda? Tak, to prawda. Na przykład w Gedeon Medyczny. Richter albo w innych podmiotach. Tak. Tego jest mnóstwo. Też to jest fascynujące, że te fundacje mają udziały w państwowych spółkach albo w prywatnych, które mocno współpracują z rządem. No, o transparentności, mówiąc wprost, jaki nie pierwszy raz, trudno by było mówić na Węgrzech, ale na przykład, żeby znowu gdzieś z uśmiechem, bo ten temat po części jest abstrakcyjnie absurdalny, Tibor Nawracicz, były komisarz europejski, który będzie teraz w Brukseli 25 i 26 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, negocjował wraz z minister sprawiedliwości Judith Wargą, to co dalej z programem Erasmus, to jest człowiek, który siedzi w radzie fundacji. Uniwersytetu Panońskiego w Westprim, czyli sam jest beneficjentem systemu, w którym będzie teraz próbował negocjować, by dostać pieniądze. Dodajmy jeszcze, że tak jak właśnie wyjaśniłeś, fundacje zarządzają tym samym majątkiem, ale państwo w dalszym ciągu utrzymuje uczelnie publiczne, czyli całe finansowanie pochodzi z budżetu. Tak. To prawda, a jednocześnie, to co jest ciekawe, to jest to po części trochę poza kontrolą, dlatego że pieniądze, nazwijmy to w uproszczeniu, są przelewane na konto, ale co jest później, no to to miało być gwarancja autonomii uczelni, czyli są jakby poza tym. Warto jeszcze dodać jedną ciekawą rzecz, która mogłaby w zasadzie zapowiadać już w 2020-2021 roku, że to nie będzie najlepsza decyzja, dlatego że pomysł przekształcenia nie pojawił się nagle w kwietniu 2021 roku, tylko trochę wcześniej. Kiedy po raz pierwszy składano projekt, Węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy to było, jeśli dobrze pamiętam, w lipcu 2021 roku. Grosz pieniędzy, które miało z KPO zostać uzyskanych, miało iść na rozwój technologiczny, czyli mm -hmm. na uniwersytety. Dziwnym trafem tylko na tych 21 dzisiaj, które są, nazwijmy to, właśnie ufundowane, i Komisja Europejska wówczas od razu stwierdziła, że nie będzie takiej możliwości. I Węgry podmieniły Krajowy Plan Odbudowy Węgierski, jakby całkowicie wykreślając te fundacje. Co więcej, zawarto od razu informację, że te fundacje, te uczelnie, nie będą mogły w ogóle mieć finansowania z KPO, dlatego, że to jest nietransparentne. No i teraz powiem szczerze, myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla węgierskiego rządu ta decyzja Komisji Europejskiej, no to jak grom z jasnego nieba, że akurat uderzy ona w tych ludzi, którzy ewentualnie mogliby kiedyś zmienić władzę na Węgrzech. To prawda, zaraz jeszcze wrócimy do tej ewentualnej zmiany. Zostajemy jeszcze na sekundę przy pieniądzach. Jest takie wydarzenie z października zeszłego roku, kiedy te fundacje zarządzające uczelniami decydują się, żeby 4% budżetu uczelnianego zwrócić rządowi w ramach walki z inflacją. Takie jest oficjalne tłumaczenie. Jak podliczymy te wszystkie pieniądze, to to są 32 miliony euro. Czyli dla ciebie i dla mnie suma kosmiczna, ale umówmy się dla budżetu węgierskiego, no, niespecjalnie. Jednym z takich argumentów podnoszonym przez opozycję jest to, że nawet gdyby doszło do zmiany władzy na Węgrzech, to te fundacje obsadzone już przez ludzi obecnych władz będą dalej kontrolować uczelnie wyższe, będą Oczywiście. mogły rozporządzać całym tym majątkiem bez żadnej kontroli i tak dalej i Jest to zrozumiałe. Natomiast czy to jest gra warta świeczki? Bo 32 miliony euro to nie jest wcale, jak już powiedzieliśmy, majątek. Czy to się władzą w jakikolwiek sposób opłaca, czy tam stoją za tym po prostu motywy wzbogacenia się konkretnych, indywidualnych osób? Czy na razie po prostu nie wiadomo. Myślę, że to jest sektor dziennikarstwa śledczego ogólnie, hmm. czyli czegoś co kiedyś Nie pewnie w Węgrzech. będzie istniał no tak. Direct 36, który bardzo często śledzi różne ciekawe rzeczy z tym związane. Natomiast kwiecień 2021 moglibyśmy uznać w ten sposób, że ta ustawa tak naprawdę wybiegała naprzód, czyli w kwietniu jeszcze 2021 roku byliśmy na rok przed wyborami, w trochę innej rzeczywistości, w momencie jeszcze w którym Inflacja nie uderzała specjalnie w Węgry, bo nawet w październiku 21 to dopiero rząd wprowadza regulowane ceny paliw 15 października. Natomiast nic się strasznego jeszcze nie dzieje. Na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej to premier Morawiecki mówi o tym, że trzeba ścigać Gazprom za to, co robi na rynkach gazu. Natomiast Węgrzy świętują jeszcze świetną umowę z września 2021 roku, przynajmniej tak deklarują. Natomiast dla mnie mogłoby być to przygotowanie wówczas fidesu i całego parlamentu do tego, żeby Właśnie zabetonować ewentualną zmianę, ochronić właściwie system, który stworzono przed ewentualną zmianą, która miała nadejść wraz z wyborami i tym, że w sondażach opozycja zjednoczona była coraz bliżej Fidesu. Pozwolę sobie tą myśl, którą zechciałeś wskazać, uzupełnić, co powiedziała opozycja, że to jest przygotowanie, uniemożliwienie przejęcia i tak dalej. Całe państwo jest na to przygotowane. Każda niemal ustawa, która przechodzi przez węgierski parlament jest obwarowana, czy dopisek taki się znajduje na końcu, że aby ją zmienić trzeba mieć dwie trzecie. To jest tylko jako ciekawostka umowa z 90 roku między pierwszym wolnym premierem Józefem Mantolem a środowiskiem Związku Wolnych Demokratów, czyli SDS-em, którzy dogadali się wtedy, że w zamian za konstruktywne wotum nieufności, którego wpisania do konstytucji i stworzenia takiego mechanizmu oczekiwało węgierskie forum demokratyczne, to w drugą stronę oczekiwaniem demokratycznej opozycji było to, żeby stworzyć taki zestaw pewnych ustaw, których wówczas było 17, jeśli dobrze pamiętam, dzisiaj to są setki żeby nie dało się ich zmieniać w zależności od większości. Mhm. Natomiast kiedy Fidesz wygrał wybory w 2010 roku, to niemal każda ustawa, kiedy spojrzycie na koniec tej ustawy, będzie napisane, że żeby ją zmienić, trzeba mieć 2 trzecie. Dwie trzecie to jest 133 posłów na 199 w parlamencie, teoretycznie liczy się obecnych. Natomiast faktem jest, że Fides od 2010 roku zawsze zdobywa taką większość, wówczas jest, jeszcze do 2014 roku było tych posłów 386, tam jest jednoizbowy parlament. Natomiast Natomiast później system jest tak stworzony, że załóżmy, że w kwietniu rok temu wygrałaby opozycja, opozycja nie byłaby w stanie nic uchwalić. Bo nie miałaby Poza ustawami. głosów. Tam. Tak, byłby wielki paraliż państwa. My. Wróćmy w takim razie też na uczelnie. To, że wchodzi ustawa, która decyduje, że one zostają formalnie wyłączone spod zarządu państwowego i trafiają do tych fundacji, to jest jedno. Tak. Ale żeby znaleźć się w tym systemie fundacyjnym, tego tak go nazwijmy, uczelnie same muszą na tym zagłosować, senaty tak. konkretnie. I w tych 21 przypadkach zdecydowaną większością głosów, czasami wręcz jednogłośnie, uczelnie się na to zdecydowały. Po ich stronie jaka jest motywacja, żeby wejść do tego nowego systemu? To znowu będzie przewrotna odpowiedź i mało demokratyczna. Głosowanie odbywały się 11 lat po przejęciu rządów przez Fides KDNP, który na różne sposoby budował już system, w tym ludzi lojalnych. W związku z tym wystarczyło mieć na uczelniach w senatach ludzi lojalnych. Wiele jest przykładów w różnych państwach, w których władze uczelni, czasami wydawałoby się opozycyjnych, zaczynają mówić nieco innym głosem, który mogły być dla części odbiorców zaskakujące. Na uczelniach węgierskich to było widać na przestrzeni lat. Pamiętajmy na przykład, że znowu mówiąc kolokwialnie, ale wydaje mi się, że to słowo jest dość dobre, zaorano na Węgrzech Węgierską Akademię Nauk. Tak, od Ona... 2019. Tak, i ja miałem tam znajomych, którzy z dnia na dzień musieli zacząć pracować w czymś w ogóle, Innym tam nie ma wolności nauki i to bardzo widać. Z jednej strony i to jest paradoks, tłumaczono to tym, że państwo będzie w stanie lepiej zarządzać badaniami naukowymi, lepiej je dotować, lepiej uzyskiwać dotacje unijne, nie tylko ze środków własnych. Z drugiej strony, żeby uciec przed tym zarzutem, co zrobiono z Akademią Nauk, wykonano ten manewr z fundacjami. Tam w międzyczasie jeszcze, to jest 2019 rok grudzień, była taka sesja dotycząca Uczelni teatralnej w zasadzie. Aha. I tam był protest przez długi czas, ona się nazywa SFE. Tam chodziło o to, że też zmieniono rektora i zmieniono cały sposób zarządzania tą uczelnią, co spotkało się z ogromnym protestem młodych ludzi. Bo pamiętajmy, że studenci w tym układzie w ogóle nie są podmiotem tylko są przedmiotem działań rządu. To nie jest też tak, że system szkolnictwa wyższego żyje w oderwaniu od innego systemu. I postawię taką tezę, którą oczywiście trudno by było poprzeć badaniami, musielibyśmy mieć właściwie nieograniczone środki, żeby to pokazać. To znaczy od 2010 roku system edukacji na Węgrzech został całkowicie zmieniony. Tu nie chodzi o to, co jest w podstawie programowej, to jest główna myśl przyświecająca. Jeżeli my w Polsce być może trochę stereotypowo to przedstawię, ale zazwyczaj jest a kiedy wnuś skończysz studia i tak dalej, jest pewna myśl, że warto jest skończyć studia. To na Węgrzech po 2010 roku to bardzo zmieniono. Teraz jest, że lepiej skończyć szkołę średnią albo średnią zawodową, mieć jakieś wykształcenie, jakikolwiek, że to określę fundament, żeby pójść do fabryki i już zacząć pracować. Jeżeli spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, czyli po węgiersku KSH, czyli w zasadzie Centralnego Urzędu, to liczba studentów na uczelniach spada. Ja sobie zdaję że to jest też czynnik demograficzny. Natomiast jednym z elementów, który za tym idzie, jest to, że uczelnie i był taki moment w węgierskiej polityce, gdzie państwo zaczęło zamykać część kierunków. I to nie jakiś bardzo niszowy, to na przykład pedagogikę, twierdząc, że ludzie, że po tym nie ma pracy, po tym nie ma pieniędzy, więc po co w to inwestować? I to była myśl, która przez część środowisk było pokazana, o jakie to progresywne, jakie to ciekawe, a przez innych uznane było za całkowite pozbawienie nauki. Zresztą to jest też paradoks, bo przecież ludzie, którzy zaczęli w szkole się uczyć w 2010 roku, czyli mieli, nie wiem, 6-7 lat, na początku rządów Fidesu, mają dzisiaj 20 Czyli właśnie idą na te uczelnie, które właśnie zostały zmienione. I to jest pierwszy moment, w którym jak się prześledzi całą mapę reorganizacji całego szerokiego systemu edukacji, nagle się okazuje, że to wszystko się spina. Hmm. A paradoksalnie na Węgrzech edukacją, żeby wam powiedzieć, jako ciekawostkę, zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tak, nie ma Ministerstwa, nie edukacji. Ma Ministerstwa edukacji, podobnie jak nie ma Ministerstwa Zdrowia na przykład. Zaraz jeszcze też do tego wrócimy. Jeszcze na chwilę chciałbym się zatrzymać przy pieniądzach, bo w takich sprawach pieniądze są dla mnie kluczowe. Sprawdziłem statystyki sięgające trochę lat wstecz, dlatego że mówimy o tej ustawie z kwietnia 2021, ale plany powołania tych fundacji, jak mówiłeś, pojawiły się wcześniej, już w 2019. I jedna z takich obietnic, którą Orban składa, to jest podniesienie płac, nie tylko same podniesienie płac, ale także umożliwienie na przykład pobierania emerytury i równocześnie pensji. On zapowiadał ponad 3,5 miliarda euro generalnie, tylko że ze środków unijnych, które jak zostały wstrzymane. To wszystko się dzieje na tle tego, że Węgrzy, węgierscy wykładowcy są jednymi z najgorzej opłacanych w całej Unii Europejskiej. Według statystyk Komisji Europejskiej tylko w Bułgarii płaca w Akademii jest niższa. To, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to są dane z 2019 roku, związek wykładowców właśnie węgierskich, czy jeden ze związków zawodowych, upublicznił dane wewnętrznych ankiet, które wskazywały na to, że nawet 2000 wykładowców pracuje za darmo. To są z reguły doktoranci, oczywiście. Natomiast znów to są statystyki, w których Węgry znacznie przewyższają tę średnią europejską. A więc czy uzasadniona jest taka teza, że rząd. Wpuszczając, powiedzmy, uczelnie w ten system fundacyjny, po prostu kupuje sobie lojalność, że to nie chodzi tylko o bliskość ideologiczną, ale też chodzi po prostu o te pieniądze dla ludzi, którzy są wyjątkowo źle opłacani. I druga część tego pytania, to czy w związku z tym zablokowaniem tych środków unijnych to wszystko właśnie się nie posypało? Odpowiadając od końca. Dlatego, że związki zawodowe węgierskie, które zrzeszają tak naukowców, akademików, jak i zwykłych nauczycieli, wielokrotnie alarmowały o tym, że zarobki węgierskich i nauczycieli, i wykładowców są bardzo niskie. To nawet w danych OECD bardzo widać, jak bardzo złe są zarobki. Na przykład mówisz o tym powiązaniu unijnych środków. To też jest sprytny manewr, dlatego, że obecnie rząd mówi o tym, że w KPO jest miliard euro na podwyżki dla nauczycieli. W związku z tym mówi o tym, że Dosłownie dolarowa węgierska lewica, utrzymywana oczywiście przez Georgia Sorosa, robi wszystko, żeby tych pieniędzy Węgry nie dostały, czyli żeby nauczyciele nie byli dobrze wynagradzani czy akademicy, no i żeby naród węgierski nie był w stanie tak dobrze być wykształcony. Hmm. Dlatego, że postawiono też cele dotyczące tego, w jaki sposób naród węgierski, o tym Orban mówił w 2018 roku, ma być konkurencyjny, głównie w technologiach. Problem polega jednak na tym, że jeżeli spojrzymy na to, czy jest konkurencyjne, to nagle się okazuje, że niespecjalnie i głównie Węgrzy są monterami w poszczególnych fabrykach i tak dalej. Czego dowodzi na przykład to, że w 2022 roku 73% wszystkich inwestycji na Węgrzech związanych było z elektromobilnością szeroko rozumianą, odbudowę akumulatorów przez ich utylizację. Problem jednak w tym, że to nie jest myśl, która na Węgrzech powstaje, i to bardzo też widać. Jakby przerzucono ciężar, mam wrażenie, systemy edukacji. Szeroko rozumianego, na poszczególnych różnych elementach, w których pojawiła się istotność nie samodzielności myślenia, tylko na przykład wiary w Wielkie Węgry i dosłownie moglibyśmy powiedzieć Wielkich Węgier Zmartwych w Stanie, tak jak zapisano w modlitwie po trakcie Strianon z 1920 roku, w wyniku którego upadły te wielkie, mityczne Węgry, które czasem premier Węgier ma na swoim szeliku. Ich wzór, oczywiście ich kontur. Natomiast cały problem obecnie polega na tym, że związki zawodowe na Węgrzech które przedstawiają te dane, ogólnie są uznawane przez rząd jako persona non grata, gdzie w ogóle system Związków Zawodowych na Węgrzech już w 2018 roku, kiedy zmieniano kodeks pracy, był uznany jako przestarzały i niepotrzebny. Tam chodziło o to, że uelastyczniono rozliczenie czasu pracy do trzech lat, w Polsce to jest rok, czyli zestawiono go tak naprawdę z systemem produkcji samochodów, bo to było pod niemieckie fabryki i nie ma co tutaj ukrywać. Nawet konkretnie jedną inwestycję pod Debreczynem, która faktycznie jest realizowana dziwnym trafem. Natomiast tam chodziło. Oto, że kiedy związki zawodowe, duże centrale związkowe mówiły o tym, że to jest łamanie praw pracowniczych i tak dalej, to premier powiedział, że układy zbiorowe pracy są głupie, dlatego że on ceni tych, którzy chcą więcej pracować i więcej zarobić. I to samo dotyczy uczelni. Kiedy środowiska akademickie albo środowiska Zwykłych nauczycieli, oczywiście nie w tym znaczeniu, że zwykłych, tylko piętro no, niżej, pietry, tak żebyśmy. Z... Boże, ja oddaję wielkim ilość Natomiast kiedy one mówią o tym, że chcą więcej zarabiać, że ich zarobki nie są godne, że dużo więcej zarobi się w przykładowych sieciach sprzedaży sklepów, żeby no, nie, mówią nie, to nie samo, wymieniać na Tak. Tutaj tylko zarabiają jeszcze mniej, hmm. a koszty życia są wyższe, bo inflacja na przykład na poziomie wyrobów spożywczych to jest 45% teraz na Węgrzech, więc jeśli my mówimy, że jest nam ciężko mając 21% tak. i jest ciężko, to oni mają, i to należy wstawić słowo, które się zechce wstawić, jak mają bardzo ciężko. Ale rząd węgierski sprowadza się to do jednej refleksji, Będziecie więcej pracować, będziecie więcej zarabiać, czyli też tak jak w Polsce. Tylko tam ukryto jakby ten element związany z podwyżkami, w tym, że musi je wypłacić Unia Europejska. I ciekawe jest to, że kiedy rząd w 2022 roku, przed wyborami, Rozdał bardzo duże podwyżki dla budżetówki o kilkanaście punktów procentowych, podwyższając im czasami uposażenia, to z tej grupy tak naprawdę wyeliminowano nauczycieli. Zaraz wrócimy jeszcze też do nauczycieli, ale jeszcze jedna kwestia, już odchodząc od samych pieniędzy, to, o czym mówiłeś wcześniej, że dziwiło cię to, jak niektórych też Węgrów, że Unia Europejska swoją decyzją de facto trochę blokuje ludzi, którzy ewentualnie mogliby dokładnie tak. przyszłe pokolenie pod zmianę władzy i tak dalej. No właśnie. Czy to nie jest już trochę stracona sprawa? Pytam dlatego, bo ten przykład, który podałem, Czyli zamknięcie Węgierskiej Akademii Nauk w 2019 roku, wyrzucenie też wtedy Uniwersytetu Centralnego tak. z Węgier, również bo sponsorowany przez Sorosza. Takie nie było oficjalne wytłumaczenie, chodziło o coś innego. Ale Miał wejść admożone... chiński, ale Fudan jeszcze nie wszedł. Ale Fudan jeszcze nie wszedł. Mówię też o tym, bo przecież były przewodniczący Węgierskiej Akademii Nauk, który był w czasach, jak jeszcze istniało Ministerstwo Edukacji, był na przykład ministrem edukacji w pierwszym rządzie Wiktora Orbana. Mówił bardzo głośno obecnie o tym, że nauka. Lecił na łeb na szyję, parafrazuję, prawda? Nie powiedział ale tak, tak ale, ale tak twierdził. Ostało się pięć uczelni, w tym słynny Uniwersytet Techniczno-Budowlany, czyli ale de facto to. Politechnika w Budapeszcie. Czy jednak to, o czym mówiłeś, już się nie zadziało? Znaczy, czy po prostu jest jeszcze wolność nauki w sensie takim, że nauka wolna od wpływów rządowych? Czy to na Węgrzech nie jest już jednak o krok dalej? Tak, jestem mocno zaskoczony, że Komisja Europejska napisałem taki tekst który nie ocenia zasadności decyzji dotyczącej wstrzymania funduszy. Natomiast mam wrażenie, że studenci, czyli ta grupa, która jeszcze myśli samodzielnie i chce myśleć samodzielnie, są zakładnikami sporu między Brukselą a Budapesztem. Dlaczego mnie to zaskakuje? Dlatego, że odsetek ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę z Węgier, wciąż jest bardzo wysoki. Oni głównie jeżdżą do Austrii, do Niemiec, kiedyś do Wielkiej Brytanii, no ale Brexit to zmienił. Ale jeżeli ktoś wyjedzie to już raczej nie wraca. Viktor Orban odpowiada na to, że nie ma nic złego w tym, że ktoś wyjeżdża, dlatego że on kiedyś też wyjechał. Tak był na stypendium nawet Szerosza, żeby było jeszcze ciekawiej. Po czym no tak, wrócił nie. na Węgry. Żeby było jeszcze śmieszniej, wstawiając, Zoltan Kowacz, który jest rzecznikiem rządu, doktora robił u Szerosza. Mhm. Tomasz Deutsch też. W związku z tym, jeżeli byście spojrzeli na mapę członków Fideszu z doktoratami, to dziwnie większość z nich robiła go na CIU, czyli Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, którego w Budapeszcie została tylko jakby część administracyjna, na całą resztę jecha do Wiednia. W związku z tym, na przykład, ciągnie w Austrię w rankingach Uniwersytetów Szanghajskich, mhm. mając bardzo dobre to zestawienie, tę punktację. A to dodajmy, że żadna z węgierskich uczelni nie jest nawet na liście 500 najwyżej notowanych tak, światowych prawda. uczelni w tym rankingu. No, wypuszczono z rąk coś ważnego, Aczkolwiek ma na to pewnym remedium być FUDAN, dlatego że ten uniwersytet, czy jego kampus, który miałby powstać w Budapeszcie, o którym nie do końca wiadomo co będzie, miał być referendum, ale rząd dość sprytnie sprawił, żeby go nie było, czyli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to umowa międzynarodowa, a w Konstytucji jest napisane, że o tym się nie robi referendum. Aczkolwiek znowu wstawiając radosną dygresję, w 2016 roku, jak organizowano referendum w sprawie tzw. kwot migrantów, czyli tego mechanizmu relokacji, to też była umowa międzynarodowa, ale wtedy Trybunał orzekł, że w zasadzie można, no bo to dotyczy bezpośrednio, Węgier. Więc relatywizm prawny jest pod tym względem czymś fascynującym. Ale pytasz o to, czy jest jeszcze jakiś zakres nauki, który jest niezależny. Tak. Moim zdaniem. Nawet jeżeli będzie, bo też trudno by było to uchwycić, te pięć uczelni, to nie jest specjalnym problemem pewnie, żeby je niedługo przekształcić. Ewentualnie mogą one teraz zostać pewnym wzorem, żeby pokazać, na no Sare, ale nie wszystkie są uczelnie sterowane przez fundacje, albo przerzucić część projektów do nich. Takie różne szalone nawet warianty mogłyby powstać. Ja też mam wrażenie, że kiedy Komisja Europejska ogłosiła tę decyzję Erasmusa, nie przemyślała do końca tego, że rząd węgierski powie, że stworzy własny budżet. To jest budżet, który będzie Poza kontrolą Unii Europejskiej. Ja jestem w 100% przekonany, że nawet jeżeli wróci finansowanie Erasmus na kolejne lata, fundusz ten będzie. Będzie można z niego wysyłać ludzi na dziwne różne uniwersytety, na przykład do organizacji ludów turańskich, gdzie Węgry współpracują, albo do Rosji, albo do Chin. I wysyłać ludzi, którzy będą poza jakąkolwiek kontrolą kogokolwiek poza Węgrami. W związku z tym tu mi też wydaje się, że to nie jest najlepszym zabiegiem. Natomiast niewątpliwie na przestrzeni kolejnych miesięcy, czy kolejnych lat, jeszcze rządów Fideszu, które teraz skończą się w 26 roku, ale pamiętajmy, że Wiktor Orban najpierw mówił, że będzie rządził do 2030. Teraz już plan jest, że Fidesz skończy rządy w 2060. To jest deklaracja z września bieżącego roku z miejscowości Krcze, gdzie była tajna narada, no i ktoś to wyciągnął. Widać jednocześnie, że wolności nauki jako takiej tak naprawdę już nie ma. Że to jest wszystko scentralizowane, że są to elity, które mają myśleć tak, jak chce rząd. No i jest ta perła w koronie. W 2018 roku, w przeddzień wyborów parlamentarnych. Otwarto Uniwersytet Ludowiki, Uniwersytet, który jest pewnym odpowiednikiem dla mnie przynajmniej Ksapu Polskiego, mhm. ma najpiękniejszy właśnie dla osób, które nie wiedzą, krajowej szkoły administracji, administracji publicznej, tak. która kształci właśnie kadry dla administracji publicznej w Polsce, te kadry, które mają nią zarządzać. Tak. Jednocześnie tam szkolą w różnej oczywiście przestrzeni część policjantów i tak. część wojskowych. No jest to perła w koronie, z nieograniczonym budżetem, w pięknym miejscu i tak dalej. W związku z tym widać też, że te uczelnie poszczególne są bardzo nie. Równo traktowane, mówiąc najoględniej, i że jedna z ważniejszych rzeczy, która powinna nastąpić dość szybko, przy okazji kiedyś zmiany władzy, no to jest powrót pewnej wolności, ale Jednocześnie Węgry, myślę, że wyciągnął jeden argument. Oni w Konstytucji mają zapisane zagwarantowanie finansowania nauki. Nie pamiętam teraz na jakim poziomie, ale jest to istotny udział w PKB, bodaj dwa punkty, co by było dość wysokie. Natomiast to, co jest ciekawe w tym ujęciu, to jest to, że rząd powie, że nikt wam nie broni nauki, możecie robić, co chcecie. Natomiast z mojej perspektywy, ludzie, którzy wyjechali na tego Erasmusa i zobaczyli na przykład, jak wygląda rzeczywistość, którą oni w mediach swoich, i publicznych i po części prywatnych współpracujących z rządem przedstawiają jako zgniły, zniszczony zachód, którym jest masa migrantów, który ma masę problemów teraz z biedą. Jest notoryczny raport dotyczący tego, że Niemcy nie mają gdzie mieszkać, bo ich nie stać na ogrzewanie, a my Węgrzy mamy. To znaczy to jest niezwykłe zestawienie, jakbyśmy oglądali telewizję z czasów mhm. Kadara. I to jest w, trudno w to uwierzyć, bo to, jak ja się zajmuję tyle lat Węgrami, to czasami mi to też przekracza pewne granice tego, co jestem w stanie sobie wyobrazić, ale jednocześnie teraz ci ludzie nie będą mieli takiej możliwości, dlatego że na przykład wystarczy sprawić, żeby finansowanie w ramach tego grantu na Erasmusa nie dotyczyło niektórych państw, na przykład Szwecji. Czyli tych, które z perspektywy węgierskiego państwa czynią największe zagrożenie dla pewnej myśli narodowej węgierskiej. Tak? W związku z tym mam dlatego wrażenie, że było tysiąc innych obszarów, w których można było uderzyć w Węgry, mówiąc prosto, a akurat wybrano tych, w których instytucje europejskie pokładają nadzieję, że kiedyś zmienią system na Węgrzech. No to, to jest kontraproduktywne. W takim razie na koniec naszej rozmowy zejdźmy poziom niżej, ten edukacyjny poziom niżej, co nie znaczy, że poziom ważności. Kilka razy już wspominałeś o nauczycielach i o liceach. I to jest ciekawe. W październiku zeszłego roku miała miejsce demonstracja pod właśnie tą samą uczelnią, gdzie w 1956 roku, też w październiku, rozpoczął się zryw węgierski, który wszyscy znamy z książek do historii, a niektórzy może nawet jeszcze pamiętają osobiście, jeżeli nas słuchają. 80 tysięcy osób, zdaniem organizatorów, zdaniem władz, o połowę mniej, ale i to i tak jest wielki tłum. To była manifestacja zorganizowana przez licealistów, i od tamtej pory oglądamy tego typu wystąpienia co jakiś czas. Ostatnio taka duża manifestacja miała miejsce w grudniu. To są też migawki, które się dobrze sprzedają w mediach, bo oni tak. mają na dłoniach wyrysowane takie wykrzykniki czerwone w czerwonym okręgu. O co chodzi? To jest manifestacja solidarności uczniów ze swoimi nauczycielami, mówiąc prosto. znaczy. Oni wspólnie domagają się podwyżek, ograniczenia pensum, dlatego że na Węgrzech je podniesiono bez wzrostu. Wynagrodzenia. Tam jest jedna ciekawa rzecz, ona jest dość skomplikowana, jak jest ustalane wynagrodzenie. Dlatego, że rząd twierdzi, że przecież płace minimalne rosną. Tylko, że węgierskie wynagrodzenie nauczyciela jest liczone od innej podstawy, która jest niewaloryzowana od 2008 roku. W związku z tym faktycznie jest tak, że to minimalne wynagrodzenie rośnie, tylko problem jest w tym, że nauczycielskie niespecjalnie. Mm. Aczkolwiek tam się da 5%, 6%, no i rząd mówi, no ale dostaliście. Si okazuje, że jest inaczej. Powiedzmy konkretnie, to jest równowartość 2 dwóch i 2,5 dwóch i tysiąca złotych tak. miesięcznie dla nauczyciela, przy, jak powiedziałeś inflacji najwyższej 40 kilka procent, i zwykłej tak. tak to nazwijmy 25 tak. procent całościowej. To jest najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. No i to jest ogromny problem, dlatego że nauczyciele nie są w stanie tego wyegzekwować od dłuższego czasu. Co więcej, kiedy poprzednie protesty były 2017-18 nauczycielskie, okazało się, że w badaniach opinii publicznej większość wyborców Fidesu popiera postulatu nauczycieli. To było bardzo niebezpieczne dla Fidesu. W związku z tym teraz się nie robi takich badań. Brzmi żartobliwie, ale to autentyk. Natomiast większość ludzi faktycznie popiera, no bo edukacja jest niezależna od tego, czy my jesteśmy za Fidesem czy przeciwko, nasze dzieci, ja będę za Fidesem, bo zawsze w każdej mojej rozmowie, jak mówię, że ktoś jest za Fidesem, to jest pytanie, czemu ja? W związku z tym ty jesteś opozycją, ja Fidesem, i nasze dzieci chodziły. By do szkoły, no to przecież one ze sobą jakby współżyją w tym społeczeństwie, jakby najbardziej na tym poziomie. Faktycznie później wraz z latami człowiek się ogranicza gdzieś czasami do swojej bańki. Ale poczekajcie, no jak wspólni. mówisz o bańce, jeszcze dorzućmy jeszcze jedną rzecz, bo opowiadałeś o związkach zawodowych, wcześniej tak. jak one są postrzegane przez radę. Ale to jest bardzo ciekawe, bo przecież na Węgrzech istnieją też te szkoły kościelne. Tak. I jest bardzo dużo deklaracji ze strony pracujących tam nauczycieli, a to są placówki jednak konserwatywne, bliższe rządowi i tak dalej, że oni też popierają te postulaty i tak. oni też solidaryzują się. Chociaż ze są lepiej kolegami. wynagradzani. Chociaż są lepiej wynagradzani. Tak, dlatego że instytucje kościelne też zarządzają uczelniami i tam niespecjalnie są protesty akurat. Hmm. Natomiast faktem jest, że jest to równoległe, chociaż traktowane na równi, co ma być dowodem z kolei na tolerancję religijną węgierskich władz. Ale coś, co jest, wydaje mi się ciekawe, żeby to wyeksponować. Po pierwsze, te łańcuchy, które. Czynią ci młodzi ludzie, w zasadzie występują autentycznie co tydzień, czasami co miesiąc. Oni no się też, nie żeby, bo oczywiście. nie oni się łapią za ręce i tak. przecinają te arterie komunikacyjne tak. w Budapeszcie. Tak. I to bardzo widać. To potem trafia na Twittera albo w inne miejsca, jak mówił, że jest to faktycznie nośne, to tak jest. I te protesty trwają. Oczywiście no nie da się utrzymać tak wysokiej mobilizacji, ale naprawdę trwają długo, więc młodzi ludzie są dużo bardziej zdesperowani, czy w zasadzie nastawieni na to, żeby coś zrobić, niż ich starsi współobywatele, że tak. Tak to określa. Natomiast to, co wydaje się być tu po części istotne, to jest tak, że Rząd wtedy mówił, że nie protestujcie przeciwko nam, tylko załatwcie pieniądze z Unii, bo jeszcze raz przypomnę, tam czeka na was miliard euro. Natomiast to ma być też wkład jednocześnie w podwyżki dla wydatków budżetowych i tak dalej, cały ten sektor. Dlatego, że to nie jest specjalnie priorytet na liście wydatków państwowych. Dużo większe problemy są deklarowane w sferze przede wszystkim służby zdrowia, która też nie cieszy się odpowiednimi wydatkami. Natomiast ci młodzi ludzie protestują, dlatego, że część z nauczycieli zaczęła. Protestować w ten sposób, że ogłosiła strajk. Co więc zrobiło państwo? Zmieniło ustawę w taki sposób, że tak na logikę, to strajk już jest niemożliwy i nielegalny. Jak tłumaczy to państwo, jest legalne, tylko musicie przyjść do pracy i zapewnić opiekę dzieciom. W związku z tym, co robią nauczyciele, czynią tak zwaną deklarację nieposłuszeństwa obywatelskiego. Polega to na tym, że oni po prostu informują władze swojej szkoły, że nie przyjdą albo są gdzieś w pobliżu, więc dostają z kuratorium, odpowiednika kuratorium, bo nie ma czegoś takiego na Węgrzech jak kuratorium, listę. Listy wszystkie są takie same, one są publikowane w mediach społecznościowych, gdzie jest informacja, że tego i tego dnia dostrzegliśmy, że pani pan nie stawił się w miejscu swojej pracy. W związku z tym informujemy, że zgodnie tam z prawem takim i takim jest to nielegalne, niedozwolone i będzie miał swoje konsekwencje. Przypominam, że jeszcze raz, i tam nazwijmy to, że teraz to jest ostrzeżenie, ale to jest wpisane do akt. Natomiast to nie czyni sytuacji, w której oni wypowiadają to posłuszeństwo. Rzadszą. Tak samo często ludzie to wypowiadają, natomiast ja zauważę jedną rzecz, która będzie bardziej depresyjna niż pozytywna. Przywódca poprzedni strajków, przepraszam, nie będę w stanie sobie teraz przypomnieć, jak on się nazywał, poza tym, że widzę jego twarz. On był z gimnazjum Blanki, czyli z odpowiednika liceum, bo to pamiętam bardzo dobrze. On organizował te protesty, chodził na rozmowy z rządem i tak dalej. Został złamany. On po prostu wyleciał z pracy. Hmm. Życie mu tak utrudniono, że przestał się udzielać publicznie. I żeby jeszcze jeden dać przykład, który mnie osobiście bardzo poruszył. Ja w 2016 roku, jak było to referendum w sprawie migrantów, byłem w Budapeszcie i nazwijmy to, że opozycja organizowała taki wiec, w czasie którego różni ludzie, ale nie politycy, opowiadali o tym, dlaczego otwartość na potrzeby innego człowieka, czyli migranta, jest ważna. I tam była taka postać, która była twarzą protestów tak wówczas, jak i w służbie zdrowia, tak zwana, moglibyśmy powiedzieć, pielęgniarka w czerni, hejt, który został przeciwko niej użyty, zwolnienie z pracy i tak dalej, przypłaciła próbą samobójczą, co mną szczerze wstrząsnęło, bo to nie była osoba, która miała 20 lat, tylko była dojrzałą kobietą. Jest, szczęśliwie jest, ale ona całkowicie zmieniła swoje życie. Ostatnia rzecz, którą chciałbym tu dodać, jeżeli mówimy o protestach. Zazwyczaj jest tak, że ludzie na Węgrzech nie protestują. Ja bardzo często spotkam się teraz z pytaniem, jak w państwie, w którym inflacja wynosi 25%, dlaczego nie ma protestów na ulicach? No, nie ma, dlatego że musiałby protestować głównie Budapeszt, bo wszystko co inne jest określane na Węgrzech prowincją. Budapeszt sobie radzi lepiej, bo lepiej zarabia. W związku z tym musieliby się zaktywizować ci, którzy się nie aktywizują. A kiedy trwały protesty i to jest ważne i ważne podkreślenie, że kiedy była przytoczona przez ciebie jesienią jakby pewna kulminacja tych protestów nauczycielskich, to tam wychodzili ludzie w mniejszych mieścinach. I to jest coś, co jest wielkim przełomem. Oczywiście rząd po prostu to przeczekał. Powiedział, idźcie do Unii, załatwcie pieniądze. Teraz jest deklaracja, że wystarczy spełnić kamienie milowe i już będziecie mieli te podwyżki już chwila, Ale PDS, którego dane zechciałeś przytoczyć, czyli ten związek zawodowy pedagogów węgierskich, przytaczał na przykład w czasie pandemii dane ile kosztowało doposażenie, tak to określmy, stanowiska pracy nauczyciela do tego, żeby móc prowadzić lekcje zdalne. Tam wychodziło w przeliczeniu 500 złotych, może to nie jest dużo, ale jeżeli spojrzymy na dane, które zechciałeś wcześniej przytoczyć, że to jest jakieś 2000 złotych brutto podstawowego tak. uposażenia. 2 do 2,5 w zależności tak. od Oczywiście, w ja sobie stażu, zdaję z tego sprawę, tak, tak. ale powiedzmy, że to jest 500 netto, a tam jest 2000 brutto. Musielibyśmy teraz obliczyć, ile to aha, by było aha. po węgierskich przepisach i tak dalej, bo państwo sporo odbiera, ale to są znaczące pieniądze. I już wtedy na na przykład podkreślano, że Węgrzy i społeczność akademicka, społeczność też nauczycielska, zaczyna się buntować. Ale rząd po prostu to wycisza, tak? Mówiąc prosto, no jeżeli waszym zwierzchnikiem jest minister spraw wewnętrznych, Szandor Pintér, który głównie zajmuje się policją i innymi służbami, a przy okazji wychodzi i mówi, nauczyciele, nie macie prawa protestować no i, i wracajcie do pracy. nauczycieli z tak. trzech głównych liceum w tak. Budapeszcie też. A potem to tak. się rozchodzi szerzej. W związku z tym, no to jest skala problemu, ale też pokazująca jedną rzecz, niemoc. To ostatnie pytanie w takim razie, już takie naprawdę kończące, bo mówisz o tej niemocy, ale powiedziałeś ważną rzecz wcześniej, do niej chciałem nawiązać. Mówiłeś o tych rodzicach dzieci, rodzicach, którzy nawet sympatyzują z rządem, tak. że dla nich ta sytuacja też jest niedobra i oni tak. też chcieliby podwyżek dla na nauczycieli itd. Tak Teraz pytanie, czy to, o czym też już wspomniałeś, czyli przeczekanie, to mi się trochę kojarzy z czarnym protestem w Polsce, bo to też fenomen był taki, że ludzie wychodzili w mniejszych miejscowościach, ale też władze w Polsce przeczekały i tu mamy podobną sytuację. Ale czy to nie jest jednak realne zagrożenie dla władzy, nie mówię nawet dla tego konkretnego premiera, tylko mówię dla tego systemu, który powstał w momencie, w którym chodzi o twoje dziecko, tak, bo... To bardzo mocno zmienia perspektywę. I czy te protesty, ze względu na ich długotrwałość, ze względu na to, że właśnie te dzieciaki nie rezygnują, że po zwolnieniach tych nauczycieli, które miały miejsce teraz jesienią, jeszcze to wzmożyło tą wściekłość, czy to może jednak wpłynąć na postawy tych rodziców, tych rodziców, którzy są z tej strony, powiedzmy, szeroko pojętej rządowej, i czy oni mogą wymusić jakiegoś rodzaju zmianę, czy Twoim zdaniem to i tak jest na przeczekanie. Po to na Węgrzech był system medialny, który teraz istnieje, żeby Węgrzy wiedzieli tyle, ile rząd chce powiedzieć. O protestach się nie mówi w mediach. W związku z tym, kto o nich wie? No, ci, którzy korzystają z Twittera, z Facebooka, ewentualnie głównie zainteresowani. Jeżeli mieszkacie w małej miejscowości gdzieś i nie macie dzieci, albo nie jesteście dziadkami, no to co was to obchodzi? To w ogóle to jest nieistniejący temat. Po drugie, Rząd twierdzi, że ci młodzi ludzie, którzy protestują, są obętani przez Szorosza. Ja tylko pokażę, że kiedy w 2014 roku przetoczyły się przez Węgry protesty przeciwko wprowadzeniu przez rząd podatku od internetu, rząd stworzył stronę 888HU, która miała być kontrą do strony 444HU, która była opozycyjnym medium informującym dla młodzieży. I pamiętam takie Wystąpienie Bologo Zoltana, który był wówczas ministrem zasobów ludzkich, dzisiaj jest jedną z ważniejszych postaci w kościele protestanckim na Węgrzech. W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych było z nim spotkanie w styczniu lub lutym 2015 roku, i on powiedział, że rząd musi stworzyć medium, które wyjaśni młodym ludziom swoją politykę, dlatego że oni są opętani. No i dzisiaj ta narracja jest znowu utrzymywana. To znaczy, protestują liberałowie, protestuje lewicowa opozycja, dolarowa, oczywiście, utrzymywana przez innych. W związku z tym cały ten przekaz jest tak stworzony, że ludzie musieliby najpierw o nim usłyszeć. Ja to zawsze zestawię, teraz mi łatwiej, bo wybuchła straszna wojna, ale jeśli nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dlaczego Węgra zwykłego nie rusza temat Ukrainy, to trochę broniąc jego stanowiska, on musiałby się o nim dowiedzieć. Ja oglądam w ostatnim tygodniu, wiem, że całkowicie zmieniam temat, ale nie, wydaje mi się, że dobrze to, 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 tak. to pokaże, że my oglądamy w ostatnim czasie niemal codziennie blok w Dnieprze. Tę panią, która siedzi w tym pokoju i czeka na pomoc. Ja ci tylko rzucę ciekawostkę, ponieważ ja codziennie oglądam wiadomości publiczne hiszpańskie. I Hiszpanie też codziennie oglądają blok. To blog. dziękuję, że powiedziałeś. A w węgierskich nie zobaczycie go. Mm. I to był też moment, w którym że zrobi coming out w ten sposób. Ja sam mam dzieciaki i to, jak zechciałeś powiedzieć, bardzo zmienia optykę, ale kiedy zbombardowano Mariupoli teatr, w którym uciekły mamy i dzieci. I o nim nic nie powiedziano w mediach węgierskich. To znaczy, wspomniano przy okazji zestawienia bloku, ale nic nie zobaczyli. W telewizji. To był moment, w którym, jak to ładnie po jednym z wywiadów z Rzamborem Zeldem, który tłumaczy na język węgierski analizę ośrodka studiów wschodnich, żeby, jak sam powiedział, w wywiadzie, który z nim przeprowadziłem, walczyć z systemem, to ja jestem już zaangażowanym analitykiem. Pod tym względem, że ja nie jestem w stanie tego bronić. Ja oczywiście staram się tłumaczyć, dlaczego tak jest, ale tego się nie da obronić. Znaczy, nie da się zimno patrzeć na to, w jaki sposób jest przekazywana ta wiedza. I coś, co jest oczywiście do skali ogromnej, czyli tego, jak pokazuje się to, co się dzieje na Ukrainie. Można znieść do tego tematu, znaczy Węgrzy musieliby o nim usłyszeć, a jeżeli jest protest, o którym zechciałeś przytoczyć, 80 tysięcy ludzi, wzmianka w publicznych mediach trwa 20 sekund i na tym się skończyła. Także oni wyszli, bo zostali nastawieni przez opozycję, zagubieni i tak dalej. Ale puentując to wszystko, zagrożeniem dla władzy węgierskiej byłoby kryzys... Ekonomiczny, gospodarczy, czyli coś, co teoretycznie się zaczęło. Tylko, że Węgrzy słuchają o tym, że to jest wina Unii Europejskiej, bo wprowadziła sankcje przeciwko Rosji i Ukrainie, a tak naprawdę Stanom Zjednoczonym, że wciąż ją dozbraja. Tam jest też oczywiście udział Polski, że niepotrzebnie z konfliktu lokalnego uczyniła duży. Czyli Węgrzy wiedzą, że to nie jest ich wina. Co więcej, to nie jest wina Putina, że jest inflacja. To jest wina Zachodu, który niepotrzebnie. Podpala pewien, nie wiem, ląd, czyniąc zimną wojnę, i Węgrzy na tym tracą. Tak? I to jest cała narracja, którą usłyszy się w ten sposób. I tak samo tych wyborców. Zresztą Fides ochroni na samym końcu ordynacja wyborcza, która jest tak zbudowana, że nawet gdyby większa liczba osób spróbowała zagłosować na opozycję, to Fidesz i tak wygra wybory. To jest osobny temat, wróćmy do niego przy jakiejś innej okazji. Dziękuję ci za tą dzisiejszą rozmowę ja w takim razie. Przypomnę, że dziś moim gościem był dr Dominik Hej, czyli założyciel serwisu gdzie można właśnie dziękuję. więcej na temat Węgier się dowiedzieć. Natomiast też autor książki, bardzo zresztą świeżej, bo wydanej we wrześniu, ile tak, dobrze pamiętam. Prawda. Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość, także też bardzo serdecznie polecam. Zachęcam i dziękuję. i dziękuję. I na Twitterze, na, właśnie na kropka.hu jest najwięcej bieżących informacji, newsów. Śpie na Twitterze, można by było powiedzieć. I to współczuję. Ale, może jeszcze dopowiem, bo może w podcaście to nie wybrzmiało, oczywiście będzie w opisie odcinka, ale kropka, tak się pisze, kropka, później jest fizyczna kropka <ścoughs> i później jest samocha i otwarte U, tak, tak jak a o, a o, na Dziękuję bardzo ci Bardzo dziękuję serdecznie. za zaproszenie. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl, łamany przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!